Za każdym razem, kiedy zaczynam nagrywać, dzieje się to. Czego się drzesz, psychopatko? Bardzo dawno nie nagrywałem vlogów. Tak serio, bardzo dawno nie nagrywałem vlogów, bo już będzie mijać drugi tydzień ponad. Więc skracając... Zesram się. Skracając, co się działo u mnie, strasznie urósł mi mareczek. Bardzo urósł mi mareczek. Włosy mi wypadają hurtowo. Trzeba będzie się niedługo pożegnać z nimi i zgolić się na łyso. I tutaj nie żartuję. Będę łysy. Prędzej czy później, a ja nie zamierzam się pocieszać żadnymi przeszczepami włosów. No chyba, że kiedyś osiągnę gigantyczny sukces i będę zarabiać krocie, to wtedy stwierdzę, jebać to. Co mi te 10 tysięcy w te, czy 10 tysięcy w tamte, to zrobię sobie przeszczep. Bo co mi szkodzi? Na ten moment, jako podrzędny obywatel Polski, który jest podrzędnym obywatelem Polski, raczej wolę być łysy. Zainwestować po prostu w tatuaże na głowie, tatuaże na szyi i będzie świetnie i będę po prostu się sobie podobać, bo tatuaże. I tutaj wpadłem na pytanie. Kiedy zaczyna się klasa średnia? Klasa średnia. Klasa średnia w Polsce to osoby, które zarabiają od 1500 zł brutto. Odrobinę więcej niż minimalna krajowa, do 9400. Aktualna najniższa krajowa brutto to 3010? No mogę powiedzieć, że aktualnie no jestem klasą średnią, co brzmi cudownie, tak? No ale kto aktualnie jest klasą średnią? Każdy, kto zrobił kilka godzin nad godzin albo dostał jakąś premię. Stosunkowo dużo osób, mi się wydaje. Albo ktoś, kto na boku komuś dwa razy skosił trawnik na miesiąc. Ładnie to brzmi, ale tylko w statystykach i w definicjach. Stan wątku? Stracony. Mucha mi tu lata. Serio, o czym ja gadałem? O czym ja gadałem? Nie pamiętam. Aha, już wiem. Walić przeszczep włosów. Z innych rzeczy takich poważniejszych pyknęło 500 000 obserwujących na TikToku. To jest dużo. Z jednej strony czuję gigantyczną radość, z drugiej strony czuję gigantyczne przygnębienie z tego powodu. O tym będę chciał nagrać osobny materiał, bo tutaj ile ja mam przemyśleń na temat tego wszystkiego, to jest przerażające. Mnie przeraża świat influencerki, świat bycia osobą troszeczkę publiczną, bo kiedy zaczynają mnie ludzie już rozpoznawać na ulicy i podchodzić do mnie na co dzień, to mogę chyba już powiedzieć, że raczej taka osoba publiczna się robi, tak? Dla mnie przerażające jest to, jak szybko się wszystko pozmieniało w moim życiu, że 1,5 roku temu, czyli odkąd zacząłem tak na poważnie nagrywać, bardzo dużo się pozmieniało, nie? I to tak bardzo diametralnie o 180 stopni i jeszcze przelosujmy kilka wymiarów, to właśnie jestem ja teraz. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy z tego, że jest tutaj 500 000 ludzi, jest tyle tych tutaj obserwacji. Z drugiej strony trochę taka skromność wchodzi, że może ja na to nie zasługuję, a może to depresja, bo jest o wiele więcej osób, które zasługuje na zauważenie. Ja się nie czuję taką osobą, ale teraz najprawdopodobniej przemawia chujowy humor. Ale co do innych wymiarów. Kupiłem sobie Disney Plus i jestem zachwycony. Netflix jest tutaj, ale Disney Plus jest tutaj. Niesamowite. Cudowne. Katuję aktualnie Simpsonów. Może wejdę na Disney Plusa i zobaczę, co ja tutaj pododawałem. Muszę obejrzeć sobie Baza Astrala. Trochę się boję, bo marka jest fajna. Boję się, że to spieprzą. Muszę obejrzeć Futuramę. Zacząłem Simpsonów. Jestem zakochany. Uwielbiam. Zagubionych. Po raz kolejny chcę to obejrzeć. Też uwielbiam. Zaihibum X, czyli klasyk, którego też trzeba obejrzeć. American Horror Story. To jest moje guilty pleasure. Śmieję się na każdym odcinku. Wyzywam tych debili z dodatkowym chromosomem. No nienawidzę ich, nie? Ale są tak głupi, że nie dam rady tego nie oglądać. Uwielbiam, ale nic poważnego. Wodogrzmoty małe, po raz kolejny, bo bardzo lubię. Finash i Ferb Pikachu opowieści jeszcze sobie dodałem. No jest mnóstwo marek takich starych, które naprawdę warto obejrzeć, mnóstwo seriali i cieszę się, że mam do tego bardzo łatwy dostęp za dosyć małe pieniądze i mogę to wszystko legalnie i wygodnie obejrzeć. To jest super. Zawiodłem się nowym Doktorem Strange'em. Multiversum obłędu to się nazywa po polsku, ale te tłumaczenia są straszne.
Multiverse of Madness. No to też w sumie nie brzmi jakoś najlepiej. Ze wszystkich postaci Marvelowych najbardziej lubię Doktora Strange'a, bo jest spoko. Bardzo po prostu mi się podoba ta wykreowana postać. I strasznie się zawiodłem. Nie chcę spoilerować, nie chcę jakoś dużo się nad tym teraz rozciągać, bo nie jestem przygotowany do merytorycznego omówienia tego filmu. Ale nie podobało mi się. Jedynka była, dwójka była... Tak samo widzę tutaj mnóstwo ostatnich animacji Disneya, które kompletnie przeszły mi bokiem. Disney ostatnio robi jakieś filmy, ale kompletnie nic o nich nie widzę, nie słyszę. To jest takie zupełnie nowe marki, które przechodzą mi bokiem. Bo kiedy wychodzi kolejna część jakiejś znanej marki, no to mój Boże, kolejna część znanej marki. Kiedy wychodzi coś nowego, to takie... Nasze magiczne Encanto, cokolwiek to jest, nie mam pojęcia. Muszę to obejrzeć. Podobno produkcja była gigantyczna. Tycznie kosztowna. Moje magiczne Encanto. Budżet moje magiczne Encanto. 150 milionów. Budżet pierwszego Matrixa to 63 miliony. To dwa razy mniej ponad od animacji Disneya. A Titanic ile wyniósł? No dobra. Titanic już wyniósł 200 milionów. DiCaprio nie był tani. Co jeszcze? Co jeszcze w skrócie mogę powiedzieć? Byłem kupić nowy atomizer. Szczerze, jest o wiele lepszy od... Piesku, pieseczku, piesiunio. Ten atomizer od poprzedniego wydaje się być o wiele lepszy. Naprawdę zabezpieczenie jest podwójne przed wylewaniem się likwidu. Bardzo ładnie wygląda, to też trzeba przyznać. I ustnik jest o wiele szerszy. Smak moim zdaniem oddaje bardzo fajnie. Oczywiście musiałem go kupić, tak jak mówiłem, bo nie chcieli mi tam tego wymienić. Ciągle uważam, że to jest straszne. Póki jeszcze jesteście nieznudzeni tym materiałem, mam nadzieję, chcę was zaprosić do mojej playlisty. Bardzo długo prosiliście mnie o playkę muzyki, której słucham, czyli słowiańskie głównie. Więc zrobiłem taką, zrobiłem również całą okładeczkę na jednym z live'ów. I speedrun tego możecie oglądać teraz. Miało to być bardzo szybkie rysowanie, miał to być bardzo szybki buzz grow na jakieś 15 minut. Ostatecznie siedziałem jakieś 2 godziny i live wyszedł spod kontroli jakiejkolwiek, ale udało się. Playka słowiańskie wysrywy jest już dostępna. Link poniżej, zapraszam serdecznie. A jeszcze niżej możecie mnie wesprzeć, dać lajka i zasubskrybować. Robiąc małe porządki, to takie naprawdę małe, no tył trzeba byłoby się nim zająć w końcu, bo no... Występuje to wszystko, cały ten syf, cały ten burdel na każdym nagraniu, a no nie wygląda to dobrze. Tak samo u góry, tam jest śmietnisko kompletne, tam odkładam rzeczy na chwilę, ale zostają na dłuższą chwilę. I sprzątając znalazłem listy przewozowe z 2 miesięcy. Nie chcę tego rozchwierać, bo jeszcze jakieś adresy się pokażą, ale tego jest mnóstwo. I przeraża mnie to, ile tych zamówień już skompletowałem w chyba w półtora miesiąca działania lichej sztuki padło około 100 zamówień. I to jest gigantyczna ilość. 100 osób, załóżmy, plus minus 100 osób zamówiło coś u mnie. Czy to były naklejki, czy to były grafiki. Wow. Myślę, że teraz no już te 200 coś osób by było. A nie liczę teraz tego, ze względu, że licha nie działa i troszeczkę ta moja biurokracja padła i też przez tą przerwę związanej z psychem. Znalazłem również taki skórzany woreczek. W środku są monety, które zbierałem za dzieciaka. Chciałbym wam pokazać, co tutaj się znajduje. Sam do końca nie pamiętam, więc również dla mnie to będzie nowość, teoretycznie. Zobaczymy. Może być śmiesznie. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Ćwierć dolarówka. Z którego roku? 1994. 50 groszy 75 roku. To jest jakaś limitowana monetka. 2 złote z 2003. 10 lat. Czekajcie. To jest z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mucha. Ja pierdolę. Kopalnia złota w Złotym Stoku, kto by pomyślał.
Śląskie 2 złote. Kurde, mać, stuwa. Ta jest 1873 roku. Kolejna stuwa. Mój Boże, Malbork. Ale jaki grubas to jest. Zobaczcie to. Kolejne 5 zł. 1950. Głównie same nudy. Oprócz kilku takich sentymentalnych dla mnie. Bardzo lubię tutaj te. I ten najstarszy jest naprawdę super. Trochę brudny, usyfiony. Zaraz muszę iść umyć łapy. I tak naprawdę to tyle. Miałem jeszcze kiedyś fazę na znaczki. Też nic jakiegoś ambitnego, tak? Co może typek z podstawówki zebrać za monety, za znaczki, skoro nie zna się na tym wszystkim, tak? W tamtych czasach dzieciaki raczej zbierały karteczki. Ja nigdy karteczek nie lubiłem, nie rozumiałem tego. Moim zdaniem karteczki są kitem kompletnym. Ale co kto lubi? To by było na tyle. Dużo osób mówi, że mój głos ich uspokaja i też kilka osób pisało do mnie w sprawie jakichś podcastów albo że puszczają sobie mnie do spania, co jest trochę dziwne, ale mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał, że dobrze wam się zasypiało, czy co tam można robić do tego głosu, srać, walić koń. Mam nadzieję, że rączki są na kołderce. Błagam, niech będą na kołderce. Dziękuję osobom wspierającym. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, niżej macie przycisk wesprzyj. Tam wspierając mnie możecie zgarnąć profity. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Elo.